Nowocześniejszy, łatwiejszy w obsłudze i żółty. Metropolia zaprezentowała Metro Rower, który niebawem ma zacząć pojawiać się na ulicach miast GZM. Nie będzie już sytuacji, w której na przykład wypożyczonego w Katowicach jednośladu nie będzie można oddać w Chorzowie. Nowy metropolitalny rower testował już Łukasz Kądziołka. Dzisiaj miejskie rowery nierzadko pozostawiają wiele do życzenia. Zdarza się, że są niesprawne, co może bardzo mocno zniechęcać użytkowników systemu. Inaczej ma być z rowerem metropolitalnym. Dzisiaj zaprezentowano go po raz pierwszy. Żółte rowery będą różniły się od tych, które teraz wypożyczają mieszkańcy. Wypożyczamy i zwracamy rower. Nie potrzebujemy korzystać z dodatkowych zamków, tylko wszystko znajduje się na rowerze. Cała ta technologia została przeniesiona tutaj na tył. Jest tutaj też moduł GPS, więc wiemy, gdzie te rowery są. Wypożyczenie będzie odbywać się za pomocą kodu QR znajdującego się na obudowie tylnego koła. Po zeskanowaniu kodu blokada zostanie zwolniona i można jechać. Zwracać rower będzie można, zaciągając te samą blokadę. Stacje dokujące pozostaną, ale rower nie musi być do nich przypięty. Chodzi bardziej o to, żeby rowerzyści nie zostawiali jednośladów, gdzie popadnie. Za niezwrócenie roweru przy stacji użytkownik dostanie karę. Takie rozwiązanie sprawdza się w innych miastach. Rower metropolitalny to będzie największy taki system w Polsce i trzeci w Europie. Do końca roku będzie wyprodukowana cała flota tych rowerów. Równolegle będzie trwała oczywiście praca nad technologią, stroną internetową, wszystkimi tymi takimi rzeczami bardziej niewidocznymi dla użytkowników. W styczniu zaczniemy montaż również wszystkich tych stacji. Na początku przyjmiemy to jest około 200 stacji, bo to jest 1260 rowerów. Pierwsza faza wdrażania metro roweru ma zostać zrealizowana w ciągu 4 miesięcy. To oznacza, że żółte rowery będą pojawiać się na przełomie stycznia i lutego. Cały system ma składać się z 7000 rowerów w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, co będzie kosztowało ponad 180 milionów złotych. Dla wszystkich będą te same zasady, te same ceny, ten sam dostęp. No i ważna kwestia, integracja z systemem transportu publicznego dla pasażerów, bezpłatne 30 minut codziennie do skorzystania, a dla niekorzystających myślę, że atrakcyjne ceny, bo zaledwie złotówka za 30 minut. Na razie pokazano 3 rowery, ale w szybkim tempie ma ich przybywać. W tym samym czasie, gdy będzie realizowany metropolitalny system rowerowy, powstawać będzie też pierwsza w Katowicach Velostrada. To również pomysł metropolii. Miasto ogłosiło przetarg na realizację trasy pomiędzy Giszowcem a Brynowem z łącznikami z Doliną Trzech Stawów. Tutaj mówimy o 4380 metrach drogi rowerowej, o szerokości 4 metrów, z oświetleniem, które poprawi bezpieczeństwo. Miasto ogłosiło przetarg na budowę infrastruktury starym śladem kolei piaskowej, a realizacja ma potrwać rok. To oznacza, że pod koniec 2024 roku pojadą tędy pierwsi rowerzyści.